Psiakobusa. Dziś udało mi się zaprosić Natsu. Słyszałem, że gdzieś wilgoć wam wychodzi. Gdzie? Wilgoć? To jeszcze za to za chwilę Stewart mieszkał w jego pokoju. Czuję się dziwnie, czuję się jakby przyszła jakaś... kontrola. Czekaj, zaraz ci powiem. Jak sanepid. Pisałem do ciebie już jakiś czas temu, ale się tak dziwnie złożyło, że... Do mnie Sylwek napisał dwa razy o psiakobusa i dwa razy mu odpisałem, że spoko. I już potem mi nie odpisywał. Pewnie się zgadamy, jak będzie trzeba. Akurat, kiedy ja dodawałem film o tobie, no. Mniej więcej o tobie, to akurat dwie... Dwie godziny wcześniej napisałaś i odpowiedziałaś mi po miesiącu, czy tam po dwóch miesiącach na tą wiadomość. I czy ciebie ktoś nakierował, że ja nagrywam jakiś tam film, gdzie o tobie wspominam, czy to jakaś magiczna sytuacja? Nie, nie wiedziałam, że dodajesz film, bo nie mam chyba wśród swoich bliskich osób, które by wiedziały o tym nawet, że ty nagrywasz. No, bo, no nie wydaje mi się, więc nie miałam takiej informacji. Nie, bo dla mnie istotne, czy wiesz, czy mam jakiegoś szpiega? Nie, nie masz właśnie. No właśnie nie masz, kurde. I często się w ogóle łapię na tym, że takie rzeczy się dzieją w ogóle właśnie, że jakoś tak, nie wiem, musiałam to wyczuć, widzisz. Mój materiał, o którym teraz wspomniałem, był odnośnie skamów. I ty tych skamów z tych większych influencerek, czyli takich powyżej miliona na Instagramie, uważam, że gdzieś jesteś w czołówce. Bo były tak, Hypocy, był Acti Coco, Zaśnik był. Co mnie najbardziej niepokoi w tym wszystkim, to to, że Nitrozyny, jak gdzieś tam powiedział, że z tobą rozmawiał i ty byłaś tego całkowicie świadoma, że to są takie, no, skamerskie, delikatnie współprace, ale uznałaś, że skoro wszyscy to robią, to dlaczego nie ty? Ja jej mówię, kurwa, po chuj ty to reklamujesz? Z grubej rury. Wszyscy to robią. No i co? Nie, no właśnie to w ogóle nie było w ten sposób, bo... No jak nie było w ten sposób? Było. Nitro pojmie? Ja sobie... Nie, jakby w tamtym momencie, kiedy tę współpracę realizowałam, to nie zdawałam sobie z tego sprawy, że to są skamy. Ale w tamtym, wtedy, kiedy już rozmawiałam z Nitrem, no to wtedy już wiedziałam o tym, no bo to już był temat taki, który był wyciągnięty. No tak, ale mimo wszystko... A dlaczego tak powiedziałam? No bo to było bardziej związane z tym, że... Tak szczerze? Prawie się wkurwiłem. No bo wiecie, ona powie, nie, no nie powiedział tak, ja też tak nie powiedziałam. No to znowu, kurwa, jest tak, że sobie coś wymyśliłem. Że dużo influencerów wtedy robiło tę współpracę, dlatego nie wydawały się one jakieś skamerskie. No ale ja mówiłem wam, że ja rozmawiałem z Sylkiem dwa razy na temat psiakobusa i powiedziałem, że spoko, że git. Nawet on mnie pytał w zeszłym tygodniu, czy z nim nagrywam w tym tygodniu? Ja mu powiedziałem, że spoko. Że spoko, tylko że do 21, no bo potem jest tutaj zapierdol, nie? W ten weekend. On mnie w zeszłym tygodniu pytał o ten tydzień. Mówię, no do 21 jest git, a jak nie, no to już potem, nie? Wiesz co, dziś, że no że tak, ale było, on ci tak, zadał pytanie, że po co to robisz, dlaczego się nie odnosisz i ty powiedziałeś, że ale wszyscy to robią. I nie czułaś jakiejś skruchy, a nagle po moim filmie pojawiły się, wiesz, przeprosiny i też te przeprosiny często przez wielu twórców zostały, ja jakby jestem usatysfakcjonowany, ale wiele twórców uznało, że były właśnie... Czemu Wardęga taki jeździ samochodem? Mega mi się to w oczy rzuca. Znaczy, zaraz ktoś powie, niech sobie jeździ jak chce, tylko problem będzie, jak będzie musiał zrobić manewr typu test łosia, że będzie musiał coś ominąć, to z tej pozycji ciężko mu będzie obrócić kierownicę. Niewymuszone i zrobione tylko po to, żeby nie tracić przyszłych współprac reklamowych. No dlatego też za bardzo nie chciałam się właśnie w publiczny sposób do tego odnosić, bo zdawałam sobie z tego sprawę, że właśnie tak to może być odbierane, że nawet jeżeli przeproszę, to ludzie będą się... No wypierdalajcie z tym, Kasio! Nie pisz o nim. Albo że to jest manipulacja i że... Zostanie to jeszcze obrócone przeciwko mnie, jeszcze w gorszy sposób. No tak, czyli nie chciałaś po na przykład filmie rewy. No ale wiesz, to, że jedzie 40 na godzinę, to nie znaczy, że czasami nie ma takiej... No wiesz, lepiej w coś nie zajebać, nie? No to już jest lepiej. Ale ogólnie kierownicę powinno się trzymać tutaj.
Na przykład w BM-kach, masz coś takiego i ludzie błędnie to robią. W BM-kach masz coś takiego tutaj. Ja nie wiem, czy w innych samochodach też jest coś, że jakby pomiędzy tym miejscem, a tutaj góry jest jakby takie wybrzuszenie. Jest jakby takie wybrzuszenie i ludzie na tym trzymają ręce. Że na to sobie trzymają ręce, a się powinno i tak tutaj, pod tym. Nie widać? No przecież widać. Jak nie widać? Kurwa, jak nie widać, byku? Jak nie widać? Masz takie wybrzuszenia na kierownicy. A i tak tu powinieneś trzymać te łapy, a nie tutaj, na tym. Czemu porównujesz BMW do psiakobusa? Nie, no ja po prostu powiedziałem, że w BMW, jak są te kierownice, to mają takie wybrzuszenia i ludzie źle trzymają kierownicę tam. Czepiasz się, jak będzie musiał manewrować, to chwyci inaczej, no ale traci czas, nie? Trzeba tego zrobić, to dlaczego po moim filmie to zrobić? Jakie to ma znaczenie, tak każdy trzyma jak chce? No wiesz, i tak każdy będzie trzymał jak chce, jak każdemu wygodniej. Ja też ci nie powiem, że zawsze książkowo trzymam kierownicę, nie? Nikt nie trzyma książkowo kierownicy. Ale chyba najgorzej, jak można trzymać kierownicę w razie jakiegoś kłopotu, to jest jak ciężko się kręci kierownicą, bo jak masz jakiegoś Mercedesa, no ogólnie w Mercedesie i w Porsche, moim osobistym zdaniem, jeśli miałbym coś spropsować z tych samochodów, to jest układ kierowniczy. Kierownica chodzi naprawdę leciutko. Nieważne przy jakich prędkościach, zajebisty jest ten system wspomagany. Układ kierowniczy jest wybitny, w Mercedesie przede wszystkim. Jeździłem czterema i w każdym fajnie ten, mógłbyś jednym palcem. No, chwycić kierownicę i mógłbyś jechać 200 na godzinę i skręcać jednym palcem. Wszystko idealnie, płynnie chodzi. Nie wiem, czy w każdym tak jest, tymi, którymi ja jeździłem, tak jest. Ale w niektórych no, jest ciężej, nie? W niektórych jest ciężej, jak tutaj ludzie trzymają kierownicę, także jedną ręką od góry. Wiesz, na 12 masz, to kurwa, przy jakiejś stresowej sytuacji, no to nie wiem, czy tak łatwo by poszło. Też wydaje mi się, że czas reakcji jest nieważny. Nie tyle, gdzie masz ręce, tylko na ile w stanie jesteś wcześniej przewidzieć zagrożenie i dostosować się do tego, albo w razie, jak już się coś wydarzy, to wiesz, zrobić szybki manewr i no ale tracisz trochę czasu, nie? Żeby przemeblować ręce. To zależy od wspomagania? Okej. Okay. Robiłaś jednak. Bo uznałam, że tak, no, że chciałam być zgodna ze sobą i potrzebowałam po prostu tego. No to nie jest tak, że nie wiem, że... Widzisz kilometr do przodu pustej drogi, nad kolanem się trzyma, zbliżasz się do manewrów, to wiadomo, że chwyta, a to w busie raczej nie zapierdala. No ale wiesz, no ale jak mu wyskoczy jakiś kurwa jelonek tutaj z lasu, albo jakiś debil mu wyjedzie. Problemem moim zdaniem w prowadzeniu auta w 90% przypadków nie jest to, co ty źle robisz, tylko to, co inni mogą zrobić, nie? I jeżdżenie samochodem, takie bezkolizyjne, to bardziej jest przewidywanie tego, co ktoś inny może odpierdolić, niż co ty faktycznie, jaki błąd popełnisz. Bo ludzie jeżdżą źle, no. Ja też kiedyś jeździłem gorzej niż teraz. Ale to wiadomo, to z czasem wszystko się zmienia, nie? No. A jednak wziąłem sobie bardziej do serca twoje słowa niż jego. A to nie był strach przed tym, że powstał ten Discord i że była ta groźba, że to już to mówiłeś wcześniej. Będą tracone współprace? To już to mówiłeś na filmie, ale który mówiłeś tak, wcześniej. Nie tak oficjalnie, nie? Nie, oficjalnie mówiłeś to. Czego wymagasz, że ci kierę wysoko trzyma gardy nie mógł? Nie no, też pewnie, nie oszukujmy się, ten psiakobus to też nie jest najnowszy samochód. Pewnie on też nie jest jakiś w kurwa wygodny, nie? Jakoś super się go nie prowadzi, nie? Nie wiem, czy ci wierzyć. Ja kojarzę, że mówiłeś, bo już wtedy... Ale żałujesz tych współprac i tak dalej, czy... Oczywiście, że tak, jakby... Co one mi takiego dały, wiesz o co chodzi? No jakby, właśnie, jaka to jest... Tak naprawdę? Jakie to są stawki, na przykład za taki zaśnik? Ja zawsze miałam małe psy i wiecie, karmę dla takich małych psów to takie opakowania są. Takie saszetki. Ważne jest, że jak się właśnie przynosi karmę do schroniska, to żeby to nie była ta marketowa, najgorsza, tylko taka lepsza. Trzeba dobrze układać, nie? Kurwa, dużo karmy. Ja jestem w... Taki worek to i 500 potrafi kosztować.
Ja widziałem dla kota, znaczy nie, dla psa, sorry. Dla psa, jak ja kupowałem psa, to ja mam taką koleżankę, która jest straszną psiarą. Ona ma jakiegoś pieska ze schroniska, no ogólnie mega się interesuje tematem i tam wspiera i wszystko git. Ja mówię, dobra ty, a poleć mi jakieś takie jedzenie, które będzie dobre dla tych psów. Bo często jest tak, że jak jest... 500 kilo na 5 dni starcza schronisko, okej, okay, ale no po prostu mówię, że to jest duże, nie, że to kurwa kosztuje. I mówię, ty, jakieś takie jedzenie, nie, takie premium, nie, takie fajne. Bo najczęściej te wszystkie jakieś royale i te inne gówna, które sprzedają w centrach handlowych czy w zoologicznych, to nie są jakieś dobre karmy. Najlepiej w tych sklepach internetowych. Znaczy ja nie mówię, że w każdym zoologicznym jest chujowa karma, ale te wszystkie wyhypowane marki zazwyczaj to nie jest jakaś wybitna karma. I ona mi wysłała dwa i tam powiedzmy, nie wiem, za 2 kilo, nie wiem, za 5 kilo było w jednym 80 zł, a drugim 150. I mówię, że te 150 to już jest premium, topka w chuj, że teoretycznie najlepszy, ale ona kupuje ten trochę tańszy, no bo nie masz tyle pieniędzy, a dużo się nie różni, nie? No. W ogóle symetryczna strasznie, o już to mnie denerwuje, wiesz co? Dlaczego ona ładnie nosi tą karmę? To jest zagnica. To nie jest zagnica natręstw. To co to jest? To jest po prostu symetryczne. A widzicie, jak ona zajebiście nosi tą karmę? Ja ci się nie podobam, bo ja mam jedno oko odrobinę bardziej wysunięte i większe. A to każdy ma, jakby nikt nie jest symetryczny na twarzy. Ale ona nosi tą karmę. To widziała, wiesz o co chodzi, bo jak się tego nie powie, to się nie zwraca do mnie. Teraz... Nie mówić. Ile trafia do agencji, bo nie interesują mnie na razie te podziały, tylko ile trafia do agencji za zasięg? Chodzi ci, co się, no wiesz, jeżeli ja teraz podam dokładną kwotę, jaka trafia do agencji, dawaj, to łatwo to sobie od razu przeliczyć. Wiesz, no nie mogę powiedzieć dokładnie stawki, ale, nie, ja nie proszę, ale mogę ci powiedzieć przedział, no nie? No zazwyczaj przedział takich współprac, zasięg to była współpraca, która była wyceniana tak naprawdę bardzo podobnie do każdej innej współpracy, takiej na stolis. Nie była to jakaś... Czyli jaki to jest Nie była to wygórowana jakaś stawka. No ogólnie to jest, myślę, że tak od 7 tysięcy do 10-12. Okej. To jest też takie jest zawsze taki uśmiech, jak się pojawia, albo zażenowanie, albo ból dupy u niektórych, bo jak ktoś słyszy, no niezbyt wygórowana stawka, tam za 5 instastory 7 do 12 tysięcy, to oni mówią, kurwa, ja za 12 tysięcy chłop siedzi i mówi, kurwa, 4 miesiące muszę na to zapierdalać. A jak na to wszystko patrzy wasza agencja? Bo na przykład Julia Kostera powiedziała coś takiego na swoim story, że to agencja naciskała, żeby nie przepraszać od razu, żeby się nie odnosić. I czy ty też miałaś takie naciski ze strony agencji? Powiem ci tak, ja znam i Ekanta od Julki, ja mam akurat innego. I u mnie to wyglądało w ten sposób, że to była rada. Że to nie było, nie zostałam przyciśnięta pod ścianę, że nie mogę dodać, że, uważaj, bo zjeżdżę. Tak, ogarniam. Że nie zostałam przyciśnięta pod ścianą, że nie mogę dodać przeprosin, tylko to po prostu było na zasadzie takiej, że doradzali mi, żeby się do tego nie odnosić, bo może po prostu... Czyli nie zakaz, a rada. Tak, dokładnie. Czy opłaca się to tym markom? Wiesz co, ciężko mi powiedzieć. Jakby się nie opłacało, to chyba by nie... To chyba by tego nie robili. Mnie na przykład bardzo ciekawi, jest to taka ciekawość, ale nie taka, że wiesz, żeby się doszukiwać, żeby podpytywać. Mnie bardzo ciekawi, jak merch sprzedają ludzie. Bo na danych, na których ja bazuję, znaczy wiadomo, że to są moje dane, ale powiedzmy takie dane innych osób, albo jak robiliśmy coś razem z Rich Zone'em, kiedyś parę lat temu, wiadomo, też inne czasy były, więc one nie są jakieś turbo aktualne. Albo te obecne, to powiem wam, że tego dziesiątkami tysięcy nie schodzi. Wiadomo, że może są jakieś takie bardzo mocne sklepy w Polsce, jak warszawski Koks, tylko oni też mają bardzo duży asortyment, gdzie rzeczywiście tam może tego schodzić, bo ludzie nawet nie YouTube'owi, tylko no po prostu z tej niszy siłowniowej się tam zaopatrują. Mnie na przykład ciekawi, nie?
jakbym mógł komuś zadać szczere pytanie, tylko wiadomo, że nikt ci szczerze nie odpowie, bo jak się nawet zapytasz tak, a ile ci tych bluz poszło, to każdy ci powie 15 tysięcy. A ja sam wiem, że to nie jest kurwa możliwe, żeby ty w 3 dni sprzedał 15 tysięcy bluz, nie? No. Jakbym mógł zadać każdemu, znaczy każdemu, jakbym miał zadać jedno pytanie do youtuberów i musieliby mi szczerze odpowiedzieć, to bym się zapytał ten, ile bluz sprzedają. Bo wiesz, bo to, że ktoś na przykład ma 600 tysięcy wyświetleń pod filmem, to nie znaczy, że sprzedaje dużo rzeczy, nie? No. Okay, wydaje mi się, że w przypadku Juki było tak samo. Mhm. A kto jest twoim największym przyjacielem? No nie wiem, czy masz przyjaciół. Mam przyjaciół. Ale w teamie X. W teamie? Wydaje mi się, że z Patty mam najlepszy kontakt. Kontakt, ale nazwałabyś ją przyjaciółką? Wydaje czy mi się... taką dobrą bardzo koleżanką? Wiesz co, przyjaciółką chyba jeszcze nie... Nie, ja ale Patty jakoś od początku z sympatią. No. Też... Ale oczywiście jak coś odwali, to robię, nie? Jak tam zdjęcie sobie poprawiała, to też ożugaj mam jakieś właśnie dowody, że sobie coś tam na zdjęciach tak? lubi zmienić. No z Julką... Julka taka zdystansowana się trochę. No, ja też tak mam, jakie mam wrażenie. Że ogólnie Shio i Julia, to oni są tacy trochę wyalienowani. Nie wiem, czy to jest... Ja mam takie odczucie, bo oni mieszkają w tym domu obok. W tym domu obok i oni tam czas spędzają i... Ale mam takie wrażenie, że się mało integrują. Tak. Nawet do Nitra przecież na początku byli tacy zdystansowani. Dalej są chyba. Chyba właśnie kwestie wizerunkowe, nie? No tak, no jak my nagrywaliśmy nie filmy, być to... Czekajcie, muszę odpowiedzieć tutaj chłopu. Nie. To Julka i Maciek nie chcieli. Aha. Co to jest? Znaczy, ja też nie wiedziałem, co to jest, to, bo pytacie, co ma Wartenga tutaj na ręce. Być kojarzeni z nim. I to jest jakieś urządzenie, że on sobie przykłada jakiś chuj, wie co, i mierzy cukier. Tak mi ostatnio mówili. To Julka i Maciek nie chcieli. Aha. No, na Julką mam najsłabszy kontakt. No, bo też mieszkają w innym domu. A może zdradzić, kto zostaje w teamie? Wydaje mi się, że zostaną wszyscy. Oprócz mnie i Maćka chyba. Aha, czyli tu mamy fajną informację. Odchodzisz z teamu. Jest tytuł, na co odchodzi z teamu X. Jak to brzmi? Ale to nie będzie się działo w tym roku jeszcze nawet. Nie, no ja słyszałem, że w grudniu. Nie, w grudniu też nie. Ja zostaję jeszcze w grudniu. No, jeszcze jakiś roku... czas. Okej, okay, odchodzisz, bo słyszałem, że robisz swój własny team. I czy uważasz, że już jesteś na takim etapie, żeby zostać taką, no już w sumie tu byłaś trochę taką liderką, ale teraz już będziesz taką prawdziwą z krwi i kości. Zanim odpowiesz, to poczekaj tego wycieraczkę. No właśnie. Okej, odpowiadaj. Słuchaj, no jakby jest trochę za wcześnie, żebym też zdradzała te jakieś szczegóły, bo... Ten samochód ma w ogóle OC i AC? Znaczy AC to pewnie nie ma, ale OC? Chyba musi mieć, nie? Kurwa, ciekawe, co sobie myśli ziomek, jak przyjeżdżasz z niego psiakobusem na przegląd, nie? Przyjeżdżasz samochodem w futerku. Bo musi być, kurwa, niesamowite. Chcę powiedzieć też czegoś, co się potem nie stanie. Nie, luz. No, wiesz, niektóre projekty po prostu, wiesz, tak, gdzieś tam umierają w planowaniu. Dokładnie, więc jakby, no, wiesz, zobaczymy, no dobra, jak ale się jak... działo. Ale po prostu mam ambicje, żeby się rozwijać i żeby robić coś innego i uważam, że to nie jest nic złego. Nie, oczywiście, zobaczymy, że nie. Jak to wyjdzie. Jakby nie chcę zakładać, że nie wiem, że będzie źle albo że będzie zajebiście. No tak jak wyjdzie, tak wypali. Ja po prostu chcę się spełnić i będę zadowolona bez różnicy, czy nie wiem, czy to, wiesz, będzie na poziomie ekipy, czy to będzie na poziomie jakiegoś tam mniejszego kanału. Serio. Ale będę oczywiście się starała, żeby to wyszło jak najlepiej. Dobrze, mam tu na to jakiś pomysł i... Tak, a właśnie chciałem podpytać, na jakiej zasadzie ty chcesz dobierać tą ekipę? To będzie jakiś casting, czy ty chcesz po znajomych, po jakichś znajomych influencerach dobrać? Czy po prostu coś na zasadzie castingu? Bo teraz na przykład ekipa tworzy nową ekipę i robią taki, wiesz, format czysto telewizji. Widziałaś te twoje 5 minut? Miałam nawet okazję wziąć udział w drugim odcinku. A, będziesz... Jak myślicie, zaprosiłabym mnie na co? Do teamu X swojego?
Czy myślę, że strach ma duży wpływ na to, co się dzieje w Team X? Wydaje mi się, że już nie. Czemu myślicie, że nie? A jakby mi zaproponowała, to mam iść, czy nie? Sprawdzone po numerze rejestracyjnym ma OCF w warcie. No musi mieć OC, kurwa. Przecież jakby go kacznęli, że nie ma. Jurorem. O, zajebiście. Fajnie. Na prezesa. Jurorem będziesz, tak? Będę. Okej. Okay. Jak ty to oceniasz? Właśnie chcesz podążać podobną drogą na zasadzie castingu, czy jednak znajomi i tak dalej? Nie do końca. Jednak... Czy już zaproponowała? Nie. Nie zaproponowała. Znaczy ja mam ogólnie taki jeden ziomek, ale to wy nawet nie wiecie, o kim ja będę mówił. No ale był taki jeden ziomek, co był w teamie i on im tam pomagał. Bardzo tam, on tam ogarniał. I on teraz z nią będzie współpracował, bo już powiedzmy nie pracuje dla teamu, tylko stricte dla Natsu. Ja z nim mam dobry kontakt, nie? Więc był taki pomysł. Chyba mogę powiedzieć. Był taki pomysł, żeby w okolicach Fejmu nagrać odcinek Natsu, Lexi i ja. Był taki pomysł, żeby nagrać szczere pytania. Wiecie, to był ten okres, gdzie była ta drama i z takim pomysłem wyszli, ale koniec końców potem... Znaczy, dużo ludzi by to zobaczyło, no bo to jeszcze było takie żywe, nie? I dużo osób by przyszło i zło, o kurwa, tak się wyzywali, a teraz odcinek kręcą. Ale doszliśmy do takiego... do takiej myśli przewodniej, że ten odcinek nie jest najlepszym pomysłem, no bo jak już w sumie jest tam zakopany ten, powiedzmy, topór wojenny i mamy nie mówić, no to nagrywać odcinek, gdzie szczere pytania, to z jednej strony po chuj wracać do przeszłości, ale był taki pomysł, no. Więc no. Były w polskim YouTube pomysły na wzór ekipy, zanim oni powstali. Wspólny dom na przykład, nie coś w stylu Rich Zone. O innych ci nie powiem, czy ktoś inny miał taki pomysł, ale i samo od 2000... Ja jeszcze w Hiszpanii mieszkałem, to mógł być 15 rok, w 2015 roku. Był wtedy taki bardzo duży hype na Vine'y, to się Vine nazywa, takie filmiki 7-sekundowe. I on jak mantrę cały czas chodził i powtarzał, zobaczcie kurwa, tu jest, na przykład pokazywał nam jakiegoś takiego Vine'a, mówi, zobacz, tu jest YouTuber, ten mieszka tu, ten tu, że wiesz, dom w dom po siebie mieszkają. Mówią, zobaczcie jak to jest zajebiście, nie? Wychodzisz z domu, pukasz do sąsiada, a to jest YouTuber, z którym nagrywasz odcinek. Zróbmy coś takiego. Może to nie było stricte, że mamy mieszkać w tym samym domu, ale że mamy mieszkać dom w dom koło siebie i nagrywać. I ten pomysł, powiedzmy, że mógłby wypalić, gdyby nie to, że i samo strasznie próbował przeforsować, żeby to wszystko działo się w Środzie Wielkopolskiej, a nikomu za bardzo, ani tam Graczelowi, Mistrzowi, no ogólnie, nikomu się za bardzo nie widziało, żeby mieszkać w Środzie Wielkopolskiej. Więc on przychodził, bo on wychodził z takiego założenia, no ale zobacz, ja tu już mam dom, tu to, tu tam, no bardzo tak komfortowo do tego podchodził. No. Może inaczej, na pewno nie będą tam wszystkie osoby, które są jakimiś moimi bliskimi znajomymi, bo mam bardzo wąski krąg takich osób i za mało. Takie osiedle youtuberów, no. Czy mi się to widziało? Powiem ci tak, w tamtym okresie, no ja ani dziecka nie miałam, ani dziewczyny nie miałam, w sumie z taką mieszkałem u mamy w Hiszpanii. Jakby się wszyscy na to zgodzili, to pewnie też bym się zgodził, ale nie byłem zwolennikiem też mieszkania w Środzie Wielkopolskiej. Wiecie, to było tak na zasadzie, dobra, jak wy to klepniecie, to ja też mogę, ale tak, żebym ja jakoś mocno forsował ten pomysł, to nie. Inni proponowali, to chodźcie jakiś Poznań chociaż czy coś, ale i samo kategorycznie nie chciał. Wszyscy po prostu są do tego, wydaje mi się, stworzeni, żeby takie rzeczy robić. Ale...
sami hejterzy środy wielkopolskie. Wiesz co, to nie chodzi o hejt środy wielkopolskie, tylko wtedy też inne realia były. Miszu był chyba ledwo pełnoletni. Nikt nie miał samochodu. Znaczy sam miał samochód. To było jeszcze zanim on tą M2 miał, nie? Taką, on tym sznicerem jeździł F10. Ja nie miałem prawka, nie miałem auta. Graczyk też nie miał prawka, nie miał auta. I to było takie... Środa Wielkopolska nie jest złym miejscem. Ona ogólnie przez ostatnie lata mega się rozbudowała, to też trzeba powiedzieć. Kiedyś to była taka kurwa dziura, że po 20 to ani jedzenia sobie nie zamówisz, ani nigdzie nie wyjdziesz. Jedyne co się zostawało to Orlen, pojechać na hot doga z Orlenu. I ja to bardzo widziałem pod tym względem, że jak ja u niego byłem, to kurwa, wiesz, nieważne jaka godzina była, my też powiedzmy wstawaliśmy o 17, już tam już wszystko zamknięte było. Więc najbliższa taka cywilizacja i ten wielkomiejski zgiełk był w Poznaniu. No a ciężko się tam, wiesz, to jest 30 km z jednej strony, wiesz, mało, dużo, no, wiesz, każdy sobie oceni jak chce, ale nie było to na pewno komfortowe, nie? Maka nadal nie mają, to coś rem, no ale wiesz, jak masz auto, to możesz do Kurnika sobie skoczyć. Mieszkańcy Hiszpanii miałeś stawki reklam wyższe niż polscy youtuberzy? Nie, bo stawki od reklam masz w zależności skąd cię ludzie oglądają, nie skąd ty nagrywasz. Teraz pytanie, po jakim czasie zaczęlibyście się kłócić? Co za dużo, to niezdrowo? Mi się wydaje, że właśnie dużo zdrowsza by była ta relacja, bo ja mam osobiste takie przeświadczenie, że jak jest ekipa, Team X, ogólnie jak, tam chyba jeszcze jest kilka innych takich projektów, które mieszkają ze sobą razem, że tam są duże dymy, bo ludzie zazwyczaj działają na takiej zasadzie, że coś ci się nie podoba, przemilczysz, coś ci się nie podoba, przemilczysz drugi raz, coś ci się nie podoba, trzeci raz przemilczysz, czwarty, ale w końcu dochodzisz do takiej kumulacji i kurwa wyrzucasz to wszystko z siebie i jest kurwa drama. Bo jak nagle zaczynasz się kłócić o 40 rzeczy, to jest dużo ciężej dojść do konsensusu, niż jakbyś się za każdym razem o każdą pierdołkę kłócił. U nas, z tego co zauważyłem, to zawsze jak coś było, to nikt nie miał, bardzo rzadko było tak, że ktoś przemilczał i to się kumulowało i potem ktoś wychodził z 10 tematami. Wiesz, na przykład, nie wiem, masz Graczola. Ja z Graczolem swego czasu to się kurwa co trzeci dzień kłóciłem o wszystko. Kurwa. Nie wiem, czy ktokolwiek z kimkolwiek się kłócił mocniej niż ja z Graczem. O wszystko się kurwa kłóciliśmy. Ale wiesz, jak to jest za każdym razem pierdoła, dzień ciszy i w sumie chuj w tą pierdołę, to na takiej zasadzie to działało. Ale ja coś czuję, że jak ja bym miał się z Graczolem nie kłócić, na przykład swego czasu, teraz to się nie kłócimy. Nie wiem, przez rok, a potem się pokłócić, to nigdy w życiu bym się do niego nie odezwał, ani on do mnie, nie? No. To jak Szymon planował, to był singlem? Kurwa... O, ciężko mi jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Kurwa, to jakiś był ten przedział, że gdzieś tam nymfa już chyba była. Ciężko mi odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Nie wiem. Czy miał już dzieciaka? No on miał Zuzia ma już, nie wiem, z 10 lat? Z 10 lat? A może co? 9. 9? Nie, no z 10 już będzie miał. Nie, ciężko mi powiedzieć. No miał, Zuzia już miał, nie? Ale on nie był ze swoją żoną. No chciałabym, żeby też tam były osoby, które są mi bliskie. Bo wydaje mi się, że to jest też clue do tego, żeby... Czyli chcesz zrobić taki miks. Okej, okay. No myślę, że spoko pomysł. Jest jakaś rywalizacja między tobą, Aleksi? Rywalizacja? No, jakaś taka, nie wiem, czujesz jakąś rywalizację nie. Między influencerkami? Oto kto jest tam numer 1, 2, 3? No bo ty jesteś takim topce teraz, nie? Tak mi się wydaje. No, ale nie czuję rywalizacji. A jakbyś to ułożyła? Versof, ty, Lexi. Kto pierwszy, kto drugi, kto trzeci? O kurde, ciężkie pytanie. Wydaje mi się, chodzi ci o wpływ, czy o coś? Jakbym miała skategoryzować? O ważność w branży, wpływ. Ważność w branży? No to ważność wydaje mi się, że na pierwszym miejscu Versof. Jeżeli chodzi o wpływ taki, że fanbase, który ma mocniejszy, to wydaje mi się, że najmocniejszy ma Lexi. Tak, ale też ma i większe zasięgi, nie? Ma, ale to jest też przez to, że dodaje rzadziej.
Wersja dodaje często zdjęcia, ale chcę dodać jedno zdjęcie. A ty byś się dała na którym miejscu? Między nie z tej trójki? No. Z tej trójki? No wydaje mi się, że na trzecim miejscu. Ostatnio była u mnie Lexi. Padły takie słowa z jej ust, że ona ciebie podziwia. Ona oczywiście nie chciała powiedzieć nic złego, bo później z nią rozmawiałem i trochę się jakby wystraszyła, jak ty to odbierzesz. Padły słowa, że ona ciebie podziwia, że będąc tak mało, nie wiem, ciekawą osobą, zdobyłaś aż tylu followersów. Jak... Lexi coś takiego powiedziała? No kurwa, ty, no. Mocny statement. Mniej więcej tak powiedziała? Albo miał mocne strony wymienić tych dziewczyn? Znaczy tej dwójki? To bym powiedział, że Natsui ma przekurwiście mocny charakter. I takie samo zaparcie w dążeniu do czegoś. Ja bym chciał na przykład mieć coś takiego. Niestety nie jestem w stanie mieć takiej samodyscypliny. Alexi, to jej chyba najmocniejszą stroną jest... bycie inną. Wiecie, na takiej zasadzie, że ona i wygląda niekonwencjonalnie jak na osobę mieszkającą w Polsce. Ona mówi niekonwencjonalnie jak na osobę mieszkającą w Polsce. Ona, wiesz, wszyscy robią wszystko tak, a ona robi to na odwrót. Wiesz, jedni się kurwa zabijają, że w jakich restauracjach oni nie jedzą, a ona chuj, ona je cheeseburgera. Wszyscy zapierdalają, żeby coś zrobić, a ona coś siądzie i powie, no dzisiaj mi się nie chciało, nie? Że ona robi wszystko inaczej. No. Mega się wyróżnia po prostu na tle innych osób, bo te wszystkie influencerki, no kurwa, no nie chcę tu nikomu ujmować, ale te wszystkie influencerki to są pomalowane mocnym makijażem szczupłe dziewczyny z długimi włosami, z botoksem w ustach. I kurwa, każda jest taka sama. Alexi chce siedzi bez makijażu, tam nagra 4 storki, powie, że nic się nie chce, albo że dłużej się chce, opowie jakąś historię mega, która ta historia nie jest może nawet jakoś super ciekawa, ale ten entuzjazm, który ona w to wkłada, że kurwa, dzisiaj się przemogłam i poszłam kupić bułki, nie? Wiadomo, hiperbola. No. I od Lexi, pomimo, że ja nie myślę, że ona taka jest w 100%, jak w internecie, bo jest to przekoloryzowane troszkę, to od niej bije takie wyjebanie na wszystko. Takie, no i trudno. No, to tak musiało być. No. Ty na to patrzysz. Jesteś, no, domyślałam się, że nie chciała nic złego powiedzieć, ale generalnie to chyba nie da się w gorszy sposób obrazić influencera, niż powiedzieć, że jest nieciekawą osobą, albo youtubera, czy tam jakby, wiesz, jakiegoś twórca, no nie? Mhm. Ale ja też nie jestem, żebym brała takie rzeczy mocno do siebie, albo żebym potem, żebym to jakoś, wiesz, rozkminiała, że a, ona chciała mi tak dopiec, albo coś ten deseń. Tym bardziej, że ona od razu chyba, kiedy zdała sobie z tego sprawę, jeszcze przed publikacją tego filmu do mnie wysłała głosówkę, że tak powiedziała i że po prostu głupio wyszło, bo nie chciała nic złego powiedzieć i mnie przeprosiła, więc no ja też... I nie ma żadnej spiny? Nie, nie. Ja to bardzo szanuję takie zachowanie, że... czyli napierdolić na kogoś, a potem powiedzieć, nie no sorry, głupio wyszło. Ale też procesy myślowe czasami są takie nieskoordynowane, nie? No. Czasami się różne rzeczy mówi, no. A sam przebieg waszej walki, tam padły słowa chodź tu szmato i rozumiem, że to też już jest wszystko wyjaśnione i nie masz o to pretensji. Też Lexi do mnie napisała i przeprosiła za to. Znaczy, ja mam powiem jedną rzecz, mnie nie bulwersuje to, że jak ja bym wszedł do ringu i nie będę zestresowany, to też bym podszedł do typa i powiedział, ale cię rozpierdolę za chwilę, jesteś kurwa zniszczony.
śmieci, kurwa. I tyle. No, powiedziałbym to, bo to wiadomo, chcesz płynąć na przeciwnika, tylko że nie, jest to niespójne z tym, bo nie możesz cały czas powiedzieć, a my się lubimy, jest fajnie, trochę sportu, trochę gimnastyki, ale fajnie kopie. A potem chodź, już ma to. Wiecie, to jest niespójne i to się gryzie. W sensie, no, śmieszne jest faktycznie, że wiesz, cały czas coś jest na rzeczy i cały czas mu ten wykładek z nim przeprasza, no nie? Też to jest dziwne dosyć. Emocje dają górę, no tylko, że wiesz, emocje, jak nie kontrolujesz emocji, to tak naprawdę wyzwalasz to, co jest w tobie, nie? To, co chcesz powiedzieć. Czasami wiadomo, że polecisz za grubo, ale bardziej mi się wydaje, że one takie stłumione, one jakby wiedziały, że mogą sobie powiedzieć wszystko, to by tam kurwa była ostra jatka na tych konferencjach, bo zawsze tak jest, dziewczyny takie są. Dziewczyny lubią się uśmiechnąć, a potem poobgadywać z koleżankami, nie? To takie dziewczęce to jest. Nie ma między nami żadnej spiny. Nie jesteśmy też jakimiś przyjaciółkami, koleżankami, że nie spotkamy się na kawkę i tak dalej, więc no... Taki Maciej... Po tym wywiadzie na był lepszy? Maciej też powiedziała, że... Ale nie, no jak ja przegram, no to kurwa, no ja wychodzę z założenia, że... Znaczy, ja nie biorę pod uwagę, że przegram, ale z takiego logicznego rozumowania jest w stanie to do mnie dotrzeć, że owszem, mogę przegrać. No kurwa, każdy może przegrać. Więc no, moim zdaniem największą głupotą nie jest kurwa mówić kogoś, że kogoś rozjebiesz i potem przegrać, to nie jest głupotą. Głupotą jest przegrać i mówić, że wygrałeś. Albo kurwa, że mata była śliska. Albo kurwa, że nie wiem, że coś się wydarzyło. Jak już, bo to, co się dzieje do walki, to jest jedno, potem jest walka. I też ważne jest, co się dzieje po walce, ale to są trzy etapy. Najwięcej do zarzucenia zawsze ma się ludziom, co po walce, kurwa, odpierdalają jakieś dziwne rzeczy. Wiesz, ty możesz być w kurwę zadymiarzem, przegrać, a potem powiedzieć, no kurwa, no dostałem na cipę i co, no. No trudno, no. Jebać disa, nie? Wiesz, o co chodzi, nie? A może się nie trenowało w ogóle. A ja im się tam przegrasz, czego ci nie życzę, to powiedz w tym wywiadzie, w oktagonie, że miałeś pecha. No oczywiście, że powiem, że miałem pecha. Ja tam sobie wymyślę już jakąś historię. Że miałem pecha, że coś tam... No wiesz, no to w formie humorystycznej. Najgorzej jest, jak ktoś rzeczywiście w to wierzy, nie? Ktoś dostaje w pierdol, jak na przykład Olejnik i mówi, że gdyby nie parter, no kurwa, no bijesz się w MMA, nie? Wiesz, o co chodzi? Bardzo i było... Nie, myśl, kurwa, masz wygrać? No ja raczej wygram, nie? Ale... Wiesz, o co chodzi? Mi życia nie zmieni to, że przegram. Gdzieś na jakiejś stronie, kurwa, będę miał 0-1 w K1. Ale kurwa, straszne. Przykro, no to wiadomo, przegrywając... Albo właśnie zjem 7 kostek cukru i go zmierzę. Nie no. Jest każdemu przykro, że trochę ją zaskoczyłaś w tej walce i chciałaby rewanż. Czy z twojej strony to też jest możliwe, czy jednak chcesz iść dalej, już mieć mocniejsze przeciwniczki, żeby się rozwijać? Myślę, że wiesz, no taki rewanż mógłby być, ale za jakiś czas dopiero, nie wiem, za rok na przykład. Myślę, wiem, że teraz będziesz miała drugą walkę. Czy przeciwniczka jest równie zasięgowa co Lexi, czy... Bo ciężko znaleźć. Niemożliwe jest znalezienie gościa, co w boksie z tobą walczył, no nie? Nie no, na pewno by tacy ludzie się znaleźli, kurwa, ja nie jestem jakiś Yuri Bojka. Wydaje mi się, że ja będę najgorszym zawodnikiem tam, może inaczej, na gali nie będę najgorszym zawodnikiem, ale w momencie zgadzania się na walkę, moim zdaniem jestem by far najgorszą osobą, która kiedykolwiek podpisała kontrakt z Fame'em. Ale od tego są przygotowania, żeby to zmienić. Dla mnie nie jest żadną ujmą powiedzieć, że kurwa, jakbym z dnia na dzień wziął walkę, to nie wiem, kurwa, to Natsu by mi najebała. Znaczy nie uważam, żeby mi najebała, ale nie byłoby żadną ten. Mógłbym się z tym pogodzić. Ale od tego masz przygotowania, żeby to zmienić, nie? Jest takie zasięgo. Gorszy niż Magical? Szczuplejszy niż Magical na pewno. No. Nowe dziewczyny jak wy. Wiesz co? Ja nie mam pojęcia jeszcze z kim walczę. A jeszcze nie wiesz? Nie wiem. I to będzie walka na dwójce, ja czy na trójce? Ja nawet, powiem ci szczerze, że nawet nie rozmawiałam na temat walki drugiej. Jeszcze. Aha. W ogóle.
Myślę, że ja więcej wiem niż ty. Tak? Nie, jeszcze nie było żadnych konkretnych rozmów na temat mojej kolejnej walki. O nie, po prostu jestem ciekawa, kogoś ty zamierzasz wziąć, no nie? Wszystkich, tak. Chcę jak najwięcej tych ciekawych influencerów i... Czyli jednak jestem ciekawa. Ja ogólnie jeszcze powiem wam, że mam z takiego założenia, że... Ja mam ciężko pod tym względem, bo dużo osób na to czeka, też w sumie ja się trochę w tym środowisku obracam. Na tego powiedziałem, że chujowo się bije, z tego się śmiałem, tamten był stypiarzem, wiecie o co chodzi, na takiej zasadzie, że koniec końców ja wiem, że cokolwiek bym nie zrobił w tym oktagonie, to będzie źle. Jak wygram, to i tak się znajdą osoby, o kurwa, bo nie wiem, bo coś tam. Jak przegram, to ha i na chuj się odzywałeś. No ogólnie tak będzie, no ale taki jest internet, nie? To też trzeba się z tym pogodzić. Czy mam mocne uderzenie? Kurwa, nie mi to ocenić, ale... Wiesz, mi trener mówi, że mam bardzo mocną prawą rękę. Tylko na ile to jest gra psychologiczna, a na ile każdemu trener tak nie mówi, żeby go zmotywować, nie? To też jest, no... A poza tym... Kurwa, możesz być najlepiej przygotowany na świecie, wchodzisz do klatki i kurwa się coś dzieje, nie? Z głową. Czy dobrze mu płacę? Chyba nie najgorzej. Kawą? Ale ona też nie chciała nic złego powiedzieć, uważam. Ale dogadałyście się, tak? Bo ona coś tam się martwiła, że ty jej nie odpisujesz? Nie, tak? Ona się bardzo przejęła. Jak możesz mieć mocne uderzenie, jak nie trenowałem wcześniej? No wiesz, jak na tyle ty trenujesz. Ja mam powiem tak. Kiedyś miałem ofertę walki z Krużwilem i to chyba był przełom 18-19 roku. Ja byłem na 5 treningach, koniec końców tej walki nie było. Potem był lockdown w 2020. Byłem gdzieś na 10 treningach, może 7. Potem znowu była przerwa. Potem znowu gdzieś byłem na 5 albo 10 treningach. I potem ostatni trening, jaki był, to był w lutym tego roku. To tam też było kilka treningów, dosłownie kilka. No i teraz do tej walki zacząłem trenować. Jedyny plus, jaki ja zauważam tego, że byłem powiedzmy na 10 czy na 15 treningach na przestrzeni dwóch ostatnich lat, to taka trochę wiedza teoretyczna i trochę chodzenie, nie? Bo pierwszy dzień, jak przyszedłem na trening, to było, wiesz, tak ustawiasz nogi i tak chodzisz, wiesz. Wystąp, dojdź, wystąp, dojdź, wystąp, dojdź. Więc to w miarę miałem w głowie i dokręcanie ciosów. I tyle, nie? Jak wyprowadzić cios, żeby był w miarę techniczny? Może nie jest to najlepsze na świecie, ale w jakimś stopniu ten, nie? Ale problemy są w kurwę, nie? Bo na przykład jak trenujesz boks, no to najważniejsza jest w sumie praca na nogach. Niektórzy myślą, że w rękach jest siła. Tak naprawdę z nóg bijesz ciosy. Jak masz mocne nogi, to, no to w sumie z biodra wyprowadzasz cios, nie? Więc musisz mieć dobre nogi, tak w skrócie, nie? Musisz mieć dobre nogi i nie wiem, co chciałem powiedzieć. No i tyle, no i psychika, ale chyba kondycja, jakbym miał powiedzieć dwie rzeczy, które są najważniejsze na tych freakowych galach, to po pierwsze jest kondycja, a po drugie jest psychika. A potem możesz mniej technicznie potrafić, więcej, wszyscy i tak będą wiedzieć mniej więcej to samo, bo trener każdemu kurwa powie, jak cios dokręcić. Jak masz psychę i kondycję, to go dokręcisz. Jak nie masz, kurwa, to będziesz spierdalał po oktagonie. No. I nie będziesz sztywny, to będzie git, boję się na nogach i dasz radę. Właśnie, żeby nie być sztywny, to byłem się u fizjoterapeuty i mi plecy spierdolił. Dużo daje sama fizjonomia, budowanie ciała, treningi, ciężka praca, tylko część sukcesu. Jest ogólnie taki... Na sali treningowej jest ogólnie taki obraz Aliego,
I tam jest cytat po angielsku. I tam w wolnym tłumaczeniu jest cytat, że on mówi, że... mówi, że nienawidził każdej minuty treningu, ale że, no, ale że to są poświęcenia, żeby potem ludzie cię zapamiętali jako mistrza. Więc no, że on nienawidził każdego minuty treningu, ale wiedział, że trzeba trenować i to, co się dzieje na treningu, potem się przekuwa w to, że jest, że ludzie zapamiętają jako mistrza. Nie, raczej nikt jako mistrza nie zapamięta, ale dobrze by było, żeby kurwa nie był klaunem. Wszystkie sporty, które działają górą, generują siłę z nóg. Technika, a reszta w zakresie półamatorskim dominięcia ponad siłą. No. Jest różnica wzrostu pomiędzy mną a Ksajo? Nie wiem, z 10 centów. 200 psów jest. To w ile pójdzie? 500 kilo. 500 kilo? 500 kilo, no... starczy na 5 dni. No. Na 5 dni. Wiesz, dużo pokazuje w internecie. No tak, no, ale... wie, że dużo pokazujesz w internecie. Ale... muszę poruszyć temat twojej najsłynniejszej afery. Jasne. To nie... walka Muhammad, gdzie go gość zapędził do rogu i zadał mu serię ciosów, żaden nie wszedł na szczękę. No wiesz, teoretycznie jak zasłonisz sobie szczękę gardą, jeszcze jak masz rękawice dosyć duże w boksie, niektórzy też mają... w kurwę, na przykład Kasio ma zajebiste predyspozycje, bo jak on stanie w dużych rękawicach za podwójną gardą, to nie masz gdzie go bić praktycznie, nie? To... boks jest o tyle dla mnie ciekawym sportem, że za każdym razem jak ty coś robisz, to jest szansa, żeby to skontrować. Nie da się wyprowadzić żadnego ciosu, nie da się zrobić niczego, żeby nie było na to kontry. Wiesz... możesz, nie wiem, wyprowadzając cios, chować szczękę, ale jak wyprowadzasz cios, automatycznie się tutaj odsłaniasz. Wiesz, jak tu się chronisz, górę masz odkrytą. Boks jest ciekawy pod to, nie? Że to nie tyle jest, co robisz, ale jak reagujesz na to, co robi twój przeciwnik. Turbo zajebisty sport jest, nie? Nie chował się, balansował ciałem? O, ale do tego też musisz mieć wytrzymałość, nie? Bo nawet jak ci ciosy wchodzą na gardę, czy w rękę ci bije, czy obija ci lekko korpus, no to wszystko ci zabiera siły. Na przykład Fury teraz Wildera potwornie wymęczył, nie? Zadawał mu ciosy, w klinczu się wieszał na nim. No męczył go kurwa 10 minut i w 11 go znokautował. Boks jak fizyka, na każdą akcję jest reakcja, no. Nie jest dla ciebie problem? Nie, ja możemy o tym pogadać, jak chcesz. Czy ty w ogóle się spodziewałaś, gdy to wyszło? Mhm. Bo ja uważam, że ty na tym, jeśli chodzi o follow... Spójrz kamery, powiedz, że nie walczę z Rafatusem. Nie no, kurwa, byku, nie walczę z Rafatusem. Dużo zyskałaś. Są oczywiście też minusy, bo doszły mnie słuchy, że dużo współprac pospadało z takimi, wiesz, bardziej ogarniętymi markami. To może pierwsze pytanie, czy czujesz się odrobinę winna, jeśli chodzi o cały Team X? Bo jednak oni też na tym ucierpieli, mhm, że wyszła ta przeszłość i teraz mają mniej tej współpracy. Tak. Czujesz się winna? Mhm. I rozmawiałaś z nimi, tam wszyscy to rozumieją? Tak, ja się dostałam od nich duże wsparcie i nie mają mi tego za złe pod względem, że tak się wydarzyło, mhm, i że... A ty się w ogóle spodziewałaś, że prędzej czy później ta przeszłość do ciebie wróci? No miałam to z tyłu głowy. No to właśnie, jeżeli masz coś z tyłu głowy, czy to, gdy już to wyciekło, oczywiście było to szokiem, ale nie było też trochę taką ulgą, że to już się wydarzyło, już to będę miała za sobą za kilka dni całkowicie? To na pewno nie było pierwsze uczucie, które poczułam w tamtym momencie. Dopiero później zdałam sobie z tego sprawę, że mam to już za sobą. Wiesz co, że po prostu, że to się już wydarzyło i już nie muszę rozkminiać, jak to będzie, jak to się wydarzy. Ogólnie mogę ci opowiedzieć, jak to w ogóle wyglądało, bo ja o tych wyciekach nie dowiedziałam się rano, tylko wiedziałam o tym, że to była noc. Tak, bo to na w nocy tak. I napisał Nitro, że są jakieś dymy, wiesz, że są jakieś dymy ze mną na wykopie. I to była pierwsza osoba, która w ogóle do mnie napisała w związku z tym. Ogólnie, bo ja mam przybliżać tę sytuację. Ja wtedy streamowałem na Twitchu i przyszło 5 osób i mówią:
Nagie zdjęcia Natsu na wykopie. Kurwa, gościu, co ty pierdolisz? Weź się spierdalaj, bo nie wiem, grałem tam w LoL'a. To była coś ala druga, trzecia w nocy. I ja na następny dzień rano, gdzieś o 8, nie wiem, 9 miałem jechać do Warszawy, bo mieliśmy jakiś film nagrać, już nie pamiętam jaki. I kurwa, i nagle takie osoby, które ja kojarzę z czatu, mówią, ty, ale faktycznie jest. Ja to odpalam na drugi ten i na początku były jakieś tylko screeny. Ja mówię, no ale wiecie, kurwa, no to tak pomawiać to jedno, no ale to nie wiadomo, czy to są ten, czy to są rzeczywiście jej filmy, czy jej zdjęcia. Bo tam były tylko jakieś kadry, nie? Mówię, kurwa, no ty, no wygląda trochę jak ona. Ktoś tam mówi, no ale jakiś telefon, jakiś kurwa, chuj wie co, że to są one. Mówię, no jak to jest ona, to jutro się dowiemy, nie? No ja skończyłem tego live'a i wtedy już po wykopie latała paczka tych nagrań. Ja to odpalam i mówię, nie no, kurwa, to jest ona. I właśnie napisałem do tego Piotrka, o którym wcześniej mówiłem, że tam w teamie pracował, teraz z nią pracuję. Mówię, ty widzisz, co się odpierdala na tym? Ja nie wiem, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. Tak w międzyczasie napisałem. Mówi, no idę to zobaczyć. I ja mu tylko piszę, ale to mam przyjeżdżać, czy nie? No bo jak jest to prawda, czy nie jest to prawda, jak jej siądzie na banie, to mi się nie chce jechać 900 km, nie? Żeby pocałować klamkę, albo żeby była jakaś grobowa atmosfera. No mówi, dobra, to nie przyjeżdżaj i jutro zobaczymy. No i na następny dzień już filmy, wszystko. Byłeś na tym live'ie? No to widzisz. Jakby... To było na Twitchu. Serio, to było na Twitchu. Czy zmarszczyłem? Tak szczerze? Tak. Było kilka rundek w AMG z notalką. To źródło, no nie? Z tego wykopu. No i w sumie to była pierwsza osoba, która do mnie napisała i która mnie mocno wsparła w tej sytuacji. I jaka była ta twoja pierwsza reakcja? Zimny pot? No, panika, totalna panika. No, mocno. Nie, to było na Twitchu, sery, Mateusz. W momencie. No i mówię, to była noc, w ogóle nie przespałam w ogóle ani minuty tej nocy chyba. No i rano, już, w sensie wiesz, wiedziałam, że jak wstanę rano, to już po prostu będzie wszędzie to. Afera. I tak było. Obudziłam się rano. Wiecie, co było najgorsze? Znaczy, to no może seksistowsko zabrzmi, czy nie wiem, jakoś niefajnie. Za mało było waginy, że tak powiem. Żeby tam to było takie quality. I już to wszystko wszędzie tam było. Ja ogólnie wtedy odłożyłam telefon, żeby wiesz, pozbierać sobie myśli i żeby wrócić do tego jak już troszeczkę, wrócić do tego na chłodno, no nie? Żebym, Ale czy miałaś w ogóle taką myśl, że to może zakończyć twoją karierę? Tak. Bałaś się? No, jakby wiesz, przyjmowałam do siebie tą myśl, że to może być koniec, że może będzie tak, że będę musiała na przykład, wiesz, odejść z teamu dla dobra całego projektu. Mhm. I wiesz, że będę musiała się wyprowadzić, żeby po prostu, no bo mi po prostu też zależy, żeby tym osobom nie zrobić nie no jasne, wy chyba też macie coś takiego w kontrakcie, że jednak musicie o ten wizerunek... A wiecie co? Też macie tak, że znaczy wy najprawdopodobniej nie spotykacie, no nie no, spotykacie takie osoby, bo pewnie walicie konia do koleżanek z klasy czy coś. Jest to takie trochę niezręczne, nie? Ja wiem, że dużo śmieszków czy coś, ale potem rozmawiasz z taką osobą, a jeszcze 4 godziny temu tam o, ty niegrzeszna jesteś, kurwa, dupa wyżej. Jest to niezręczne takie, no. Ała. Całości dbać. No, to kurde, tylko, że jeszcze jest taka różnica, że ty patrzysz na koleżankę i ona nie wie, no ale jak patrzysz na kogoś, o kim jest głośno, to ty wiesz i ona wie, nie? Nie mam dla ciebie żadnej chusteczki. Nie, spoczko. Ja mam katar już od 3 tygodni. Kokaina. A pamiętam, coś wspominałaś, że ty też zostałaś trochę oszukana przez... Byłaś młodą dziewczyną wtedy i nie do końca podobno wiedziałaś, na co się piszesz. Ja nie do końca wiem, jak to interpretować. Możesz to trochę rozwinąć? Ja to powiem teraz tak w skrócie, bo ja bym chciała kiedyś tą całą historię opowiedzieć, To jest idealna... No właśnie, płaszczysta. Właśnie nie. Ja bym chciała do tego usiąść i na spokojnie, wiesz, przytoczyć pewne tam fakty. Mogę ci tak w skrócie powiedzieć? Ja tam przyszłam z zamiarem... To była agencja, gdzie... Ja byłam hostessą przez
jak byłam w liceum, no to byłam hostessą przez tak z 2 lata. I ja tam przyszłam i to była agencja właśnie hostess. No i zostało mi tam przedstawione to, wiesz, bardzo taki elegancki sposób, aha, jak to wygląda. No tak, ale no jednak miałaś powiedziane, że będziesz musiała się rozbierać i że będzie to nagrywane. No przecież nikt cię tam nie rozbierał na siłę, ani nic takiego. No to prawda, to prawda, to prawda, ale wiesz o co chodzi? Nie powiedziałam, że zostałam oszukana, tylko zmanipulowana. Zmanipulowana. Tak, nie użyłam nigdy słowa oszukana, bo tak jak mówisz, nikt mnie tam nie zmuszał do tego. Ale oni, byłaś poinformowana, że to jest nagrywane i tak, znaczy, że myślałaś, że to jest tylko live jednorazowo, czy jednak byłaś świadoma, że przez ktoś to może nagrać? Właśnie, zostałam oszukana pod tym względem, że nie wiedziałam, że potem to będzie dalej dystrybuowane. Aha. W sensie nie wiem, kto to zrobi. Bo oni robią tak, że nagrywają was. A potem to wrzucają gdzieś. I później udają, że to jest live i to za kilka miesięcy znowu leci i ci to widzowie z tego sobie dają. Nie zdawałam sprawy. Tak, widzowie myślą, że dają te żetony i tak dalej, i że to jest dziewczyna na żywo. Bo ty chyba tam nic nie mówiłaś, nie, tylko się uśmiechałaś właśnie, żeby dać to wrażenie, że nie zdradzić, nie? Że to nie jest. No okej, okay. Ile ty miałaś lat? 18. A czy wcześniej przed wyciekiem? A tak szczerze? Dużo osób teraz mówi, o kurwa, wiedziała co robiła czy coś. Z jednej strony jest to imponujące, że nie użyła karty, zostałam wykorzystana. Bo wiesz, mogła opowiedzieć smutną historię, że jakiś chujowy etap w jej życiu, gdzieś pojechała, coś tam ktoś ją zastraszył, kazali jej, ona się bała, więc wystąpiła, w ogóle... No, mogła opierdolić taką historię tutaj bez schabowego, nie? Ktoś cię już szantażował, że to ma i jeżeli coś, czegoś tam nie zrobisz, to to opublikuje? Nie, ale dostałam jednego maila, ale nie był to mail, którym ktoś mi, nie wiem, groził albo szantażował. Ale poinformował, tylko, że coś się zbliża. To się nie, to było na zasadzie, czy pamiętasz, i był napisany nick. I co wtedy poczułaś? Przepływ gorąca. Aha. No, przepływ gorąca. Widziałeś słoneczko, przed chwilą wyszło na chwilę. Pan Bóg się do nas uśmiecha. Od kiedy wiedziałeś o tym logo? Myślę, że tak 7-8 miesięcy wcześniej, zanim nagrałem, nawet więcej. Już nie pamiętam. Gdzieś mi to mignęło kiedyś na Twitterze i to był taki tweet na zasadzie, że tam, nie wiem, 2 polubienia. Wtedy to były czasy ekipy, że nikt nie mówił na nich złego... Nikt nie mówił na nich złego słowa. I to jakoś się rozeszło. Ale ja zapamiętałem. I wiedziałem, że... Ale co, mówisz, że masz jeszcze jakieś inne smaczki, no to będziesz, nie wiem, zamierzasz o tym wspominać, mówić gdzieś, czy już to zostawisz dla siebie, albo nie, zobaczymy prywatnie z Wesą. Zobaczymy, jak się... Ja prywatnie nie mam z nią stosunków, ona się nie zgodziła przyjść do Psiakobusa, bo tam też mam swoich kretów. Krety. No i raczej ta szansa jest... Ale to raczej to nie jest żadna nowość, nie? To widzowie się wszyscy domyślają, że Verso po prostu nie przyjdzie do Psiakobusa. Wy, Team X, zawsze byliście jakoś tak porównywani do ekipy. Byliście... Jesteście jakby drugą co do wielkości, bo tam tych ekip to się narobiło. Są TikTokerzy, jakieś tam mają elity i tak dalej. Ale jeśli chodzi o wielkość, to jesteście drudzy. Jak ty odbierasz to, co się ostatnio dzieje z ekipą? Was to odrobinę w teamie cieszy, że oni mają aferę za aferą, bo ostatnio to się naprawdę sypie? Nie. Opluwasz, bo na stówę z nim walczysz, ale o kim ty piszesz, Dawid? O czym ty, Dawid, piszesz? A o Rafatusie. No kurwa, no nie będę się z Rafatusem, no kurwa, człowieku, no. Nie. Bana zaraz dostaniesz. Nie, naprawdę, no jakby ja wszystkich w ekipie lubię, więc nie życzyłabym im źle, to byłoby naprawdę nie w porządku. Nawet jeżeli to jest tam w jakimś stopniu nasza konkurencja, to nie uważam, żeby ktokolwiek z teamu by im życzył źle, bo naprawdę mamy fajny kontakt, wiesz, i tam... A jak oceniasz to? Ogólnie było widać, że oni się stawiają niżej od ekipy. Wiecie, bo tak było parę takich momentów, gdzie nie wiem, jakby im klakierowali.
Czyli o co chodzi, że jest, nie wiem, jest jakaś Energylandia i oni się cieszą w sumie, że mogą pojeździć kurwa kolejką ekipy. Wiesz, na zasadzie my mamy kolejkę, wy nie macie ekipy, to wy nie macie kolejki, to wy przyjeżdżacie pojeździć naszą kolejką. Wiesz, myślicie, o, ale fajna piosenka, macie zajebistą piosenkę, ekipo. O kurwa, wysłali nam lody, ale się cieszymy. Wiesz, my mamy lody, wy nie macie lodów. To tak było widać, kto jest pod kim, nie? Całą sytuację z Wersow. Czy to, no, ja że się na nią spadła zdziwiłam. Taka krytyka, to jest zasłużone, czy na przykład to jest przesada? Ja się ogólnie zdziwiłam, co tam się wydarzyło, w sensie z tym logiem, że tak to w ogóle wyszło. Wielkość jachtu, no. No, kurde, no. Wielki, wielki pech, no i w sumie... Pech? No, czy pech, no... Ci nie to określiła. No... Jak... O, na co w tym momencie, kurwa, ani nie chcę niczego złego powiedzieć, ani kontrowersyjnego, a przez to wyjdzie na niemądrą, no. Kurde, no ciężko powiedzieć, no po prostu i mega współczuję, no, wiesz, w tej sytuacji. Jakbym przyszedł do ciebie... No. Ale widzisz, czyli z drugiej strony to jest łatwo odbić, nie? Nie chcę powiedzieć niczego złego i jej mega współczuję. No ale czego jej współczuję? Że coś ukradła? Wiesz, o co chodzi, nie? To na takiej zasadzie jest. No wiem, o co ci chodzi. Wiem, o co ale chodzi. Wiem, o co ci chodzi. No po prostu, no. Jest sobie winna, no nie ma co ukrywać, aha, że jest winna tej sytuacji i że źle zrobiła, ale no kurde, no przyznała się do tego, no nie? I tam pisze z tym artystą. Czyli odpuścić już mam. No, wydaje jedno mi się, twoje że szczerze słowo powiem, na, ci, powiem ci, że temat moim zdaniem jest wyczerpany. Mm-hmm. Nie, powiem ci, że tam dużo było jeszcze smaczków na tak? tym interesie. Tak? No. Okej. Okay. Ale on jest jakiś nowy tutaj? On już jest chyba kilka miesięcy i cały czas siedzi w boksie leczniczym. On przyjechał do nas z ulicy, takiej dosłownie pokrywie z sierści. Mm-hmm. My to zgoliliśmy i okazało się, że pod tym pokrywą są larwy. I te larwy dosłownie grzebały w jego sierści i zjadały go praktycznie żywcem, dosłownie. Ja jakby mówię, że was wygląda młoda widownia, bo tak uważam, ale dowodem też była frekwencja na koncertach, że to była bardzo młoda, tak. No, młode osoby przychodziły. Macie duże prowizje, agencja pobiera spore prowizje, a jednak przygotowanie tych koncertów przez agencję pozostawiało wiele do życzenia. Wy wychodziliście tak naprawdę, robiliście jakiś tam średni układ taneczny i porównując to do koncertu na przykład Freeza ekipy, no to wiesz, to była przepaść jednak duża. No tylko, że z jednej strony Freeze, oni wypierdolili w kurwę siana te koncerty i sfinansowali to z tych biletów premium i w ogóle, wiesz, za 400 zł, wszystko fajnie. Oni chyba pojechali, no oni grali, jak ja organizowałem koncert White Widow, to oni w tym samym miejscu grali 5 dni później. I wiesz, w tym samym miejscu, nie? Na pewno były bardziej kameralne. No co mogę powiedzieć? Chyba inne założenie, nie? Jedni chyba chcieli się pokazać, a drudzy po prostu zgarnąć jakąś mamonę, nie? Chcieliśmy robić, wiesz, takiego... Więc no. Co myślę o ludziach, którzy śmieją się z ludzi pracujących w Macu? Kurwa, wyjebane. O wielkiego koncertu, jakiego zrobiła ekipa, moim zdaniem ta trasa miała swój urok. Może nie było to wszystko przygotowane, że... A jest jeszcze jedna rzecz, która ogólnie mnie zastanawia, bo bardzo dużo osób przypierdoliło się do Maty o to, że wchodzi w współpracę z firmą, która... no, która z założenia nie sprzedaje zbyt zdrowej żywności. I że... Ale odbiorcy są młodzi. Jak to możecie normalizować jedzenie McDonalda? Dobra. Wow. Mówią to w stosunku do rapera. Ogólnie raperzy to jest taki kolektyw, który od zawsze normalizuje przestępstwa, spożywanie narkotyków, ruchanie kurew, strzelanie między sobą, przemoc. Ja nie mówię, że to jest złe. Oczywiście, kurwa, wyjebane, nie? Ale z tych wszystkich rzeczy przypierdalałem się do tego, że se wszedł współpracę z McDonaldem. Ja już pomijam, że jeśli chodzi o youtuberów, to
z tych większych to praktycznie wszyscy z Makiem współpracowali. No otwarciak bywali, no ale tak, no Matę fajnie jest teraz skrytykować. Ja ogólnie Matę lubię jako rapera, ale mi się jego ostatnie projekty nie podobają, bo tak trochę zakurwiają takim brzydkim, tą brzydką reinkarnacją Mkłe Bonafide, którą odpierdolił po egzotyce. Dla mnie Mata to jest Mkłe Bonafide, którego nie chcę słuchać. O. Stanowski podobnie powiedział jak ty. Znaczy ja, jeśli chodzi o Stanowskiego, tylko widziałem potem, jak mi pisali, że Maję strasznie tam zjechał, nie? GBS dla młodych odbiorców też nie jest zdrowy, zakłady bukmacherskie też nie są dla ci. No ja to samo powiedziałem, nie? Że co, no to Mata, tyje dzieci, Dubiel, który walczy, czy nie wiem, Mixer, który jest na czacie i BetClick sponsoruje te gale, to z racji tego, że mogą postawić to uzależnie od hazardu, chuj w to, kurwa, tu kluby piłkarskie są. Wszyscy piłkarze na świecie uczą hazardu. Co tam jeszcze mamy? Jak ktoś gra w Fortnite'a, to kurwa, nie wiem, to uczy dzieci siedzieć przy komputerze. Natsu, reklamując swoją paletkę do makijażu, uczy traktowania powierzchownego kobiet na podstawie wyglądu, a poza tym wcale kosmetyki nie są dobre dla skóry. No kurwa, do każdego się można przypierdolić na takiej zasadzie, nie? No, a kot zabija w amerykańskich szkołach. Dokładnie, no. No. Mata powinien reklamować rolnika uprawiającego bioburaki, nikt by się nie dowalił. Nitra, nie uważasz, że Maja Staśka i fanbase teraz się przedałżyć wszystkie lewicowe poglądy? Nie jest mi z nimi po drodze, więc nie wiem. Maja Staśka bardzo głupie rzeczy robiła. Tylko ona... Wiesz, jak tu są normy normalności... O, to jest... Tu są normy, nie? Takie, że nikt ci nie powie, że robisz coś złego. Bardziej na prawo, trochę na lewo. Chuj w to. No ale tu mamy tą pulę tych wszystkich. To Maja Staśka zawsze była tutaj. Ale z racji tego, że była bardzo blisko tej normalności i w jakimś stopniu dało się ją wciągnąć i wybronić niektórych rzeczy, które ona mówiła, mogła się wydawać, że po prostu ma jakąś swoją wizję i przynajmniej jest z tym spójna. Tylko że w tym materiale o Macie okazało się, że ona jest tutaj i tego już się nie dało wybronić. To już było kurwa za bardzo. Za daleko to było. Jak, nie wiem, jak koncert Ariany Grande na Narodowym, ale każdy z nas wychodził na tą scenę. Niezła akcja, dawał... Co? Widziałaś? Nie. A, to nieważne. A co się stało? Nie, nic. No mów! No co? Była prostytutka stała na ulicy, ale niskorosła. Aha. Nie widziałem nigdy, że wiesz tak... No, w sumie. To... Przysięgam, nigdy w życiu jak jechałem samochodem nie widziałem kurwy na trasie. Ja też nie jeżdżę krajówkami, może dlatego. Nie zauważyłam. Czemu cię wyprzedzają w ogóle tiry? Bo ja wolno jadę, żebyś była bezpieczna. No dobrze. Kontynuuj. Moim zdaniem te koncerty miały swój urok. Wszystkim się w ogóle strasznie podobała ta trasa. Każdy był mega zadowolony po niej. Ja byłem na koncercie we Wrocławiu i mogę powiedzieć, że ludzie się dobrze bawili. Julia bardzo ładnie śpiewa z Maćkiem. I myślałem, że będzie tak z 15 razy gorzej niż było, nie? Naprawdę, jakby mi, powiedzmy, Nikodem powiedział za 3 lata, że chciałby pójść na jakiś taki koncert i on by miał tak wyglądać, to uważam, że nie straciłbym pieniędzy, zabierając go w takie miejsce. Bawili się ten... Owszem, publika była bardzo młoda, bardzo, bardzo młoda. Tam powiedzmy średnia w wieku 11 lat, czyli było trochę 14 i trochę 7-latków. Nie był zły ten koncert. A obawialiśmy się, że będziemy zmęczeni, a serio było, wiesz, było tak, że dawaliśmy radę. Kurde, no i wtedy się fajnie bawiły. Ja widzę cały czas patrzysz tylko na lewo, na prawo. Bo mi się wydawało, że ta jedna była w ciąży, ale chyba nie. Nie, no po prostu... Była taka większa. Taka, no. Była gruba, no. W sensie, one miały, wiadomo, cały czas te telefony trzymały w rękach i... Ale kurde, one każdy tekst piosenki znały.
Nie, tak, no... To prawda, no. Ja bardzo wdzięczna widownia. Nie, no właśnie, bo wy byliście oskarżani, że się dzieciaki słabo bawią, bo miały te telefony, ale jednak one tam śpiewały i... Śpiewały, no wiadomo, no... Wiesz, no dobra, to ale... jest takie pokolenie, że oni nagrywają wszystko. Bardzo ważne pytanie. No. Bo ty zaraz po walce nie miałaś w ogóle odpoczynku, byłaś poobijana, miałaś coś tam nawet z okiem, jakieś problemy, a jednak musiałaś wypełnić ten kontrakt i ruszyć na te koncerty. Czy to nie było dla ciebie za dużym obciążeniem jednak? I agencja, myślę, że powinna jednak dać ci odpocząć przynajmniej te kilka dni po walce. Powiem ci, jak to wyglądało. Przed rozpoczęciem treningów z Wojtkiem rozmawiałam na ten temat i on się mnie zapytał, że jest, no, że tak to będzie wyglądało i czy ja dam radę. Dzień po walce po prostu zacząć trasę koncertową. Ja się na to zgodziłam, powiedziałam, że dam radę. I też nalegałam, bo nie chciałam, żeby ta trasa się nie odbyła przez to, że ja walczę. Wiesz o co chodzi? Bo to... Aha. No bo... Czy to była twoja decyzja? A z drugiej strony jakby, kurwa, jakby ją ciężko uszkodzili, bo zawsze się może coś takiego wydarzyć. Tak, to była moja decyzja i po prostu nie chciałam, żeby wypadła ta trasa, bo wiedziałam, że każdemu po prostu ten pomysł się bardzo spodobał i wszyscy chcieli, żeby ta trasa się odbyła i słabo bym się czuła, jakby wiesz, przez moją walkę się nie odbyła, no nie? Dlatego ja się zgodziłam na to, że po prostu to będzie dzień po. Nie spodziewałam się, że wiesz, że będę miała te problemy z okiem, ale tak naprawdę to oko mi przeszło po dwóch dniach. Czy co, jaka jest historia tegoż pokrowca? Historia tego psa jest taka, że ja kiedyś zrobiłem film taki z tym, ze Znajdą, i to był pies, no, Znajda, i odniosłem spory tam, dużo zarobiłem na tym, więc sobie pomyślałem, że fajnie będzie się odwdzięczyć psom za to. I w ten sposób zwrócić uwagę na nie, tak? Żeby, no bo to jest coś takiego, tak? Znaczy, no zwraca to ogólnie uwagę, tak, ta akcja. No. Żal mi tych zwierząt, ja ogólnie nie mogę patrzeć na zwierzęta w schronisku. Moim zdaniem schroniska to są miejsca, które nie powinny istnieć, ale nie dlatego, że uważam, że źle pomagać psom bezdomnym, tylko te psy tam są, bo coś się wydarzyło. I lwia część tego, co się wydarzyło, to że ktoś sobie kupił psa i go nie chciał i go wypierdolił z domu. Potem wiadomo, że te psy na ulicy gdzieś się tam rozmnażały, cokolwiek. Więc nieodpowiedzialne, więc są ludzie, w tym przypadku Wardęga, Natsu, jeżdżą po schroniskach i naprawiają błędy, kurwa, braku wychowania innych osób. Więc no, to tak jak z domem dziecka. No, z domem dziecka też jest taki kurczę case, że owszem, masz rację, że dużo dzieci jest w domu dziecka, bo rodzice nigdy nie powinni poczynać dzieci, a to zrobili. Ale dużo dzieci niestety jest też w domu dziecka przez jakąś sytuację życiową, nie? Wiesz, wypadek samochodowy, najbliższa rodzina nie istnieje, do domu dziecka. Domy dziecka są takie bardziej skomplikowane. Ale zwierzęta? Zwierzęta najczęściej to jest brak odpowiedzialności. Albo, o, nudzi mi się, kupię se psa. A po miesiącu, kurwa, chuj w tego psa, tu zrobił kupę, tu trzeba z nim wyjść, tu 200 zł na karmę, jaki kurwa weterynarz, wypierdalaj. I tak traktują. No. Schroniska są przepełnione przez to, że z pełną pseudohodowli sprzedałem psy taśmowo byle komu, profesjonalne hodowle mają selekcję tych, którym oddają swoje psy. Ale z kotami jest to samo, nie? Ja... Ogólnie, żeby nam te Bengale dali, to najpierw wiadomo, była wczesna rozmowa, powiedzmy, przez internet. Potem my tam pojechaliśmy, siedzieliśmy przez 3 godziny, oni też nas tak bacznie obserwowali, tak gadali z nami, wiesz, jakie warunki mamy w domu, czy mamy zwierzęta, czy dziecko, czy to, czy tamto, jakieś alergie. No i potem po jakimś czasie nam... Znaczy, wiadomo, że już się zgodziliśmy, wpłaciliśmy zaliczkę, potem przyjechaliśmy po te koty. I w kurwę się odzywają, nie? Na przykład jak widzą, że ja wrzucę tam Zynia, albo Sandra wrzuci tam Leosia, Zynia na relacje, to zawsze piszą. No i też się czasami pytają, czy nie sprawiają problemów, czy mogą jakoś pomóc. A i pierwsze, co powiedzieli, że jeśli przez jakikolwiek problem nie chcielibyśmy mieć tych kotów. Zresztą w hodowli
skąd braliśmy wieści, to samo było mówione, że cokolwiek by się nie działo, to ten pies, to oni tego psa wezmą z powrotem, czy oni te koty wezmą z powrotem. Czy zamiast je wyrzucić na ten, to że mamy im powiedzieć, oni przyjadą po te koty i je odbiorą. Jesteś team koty czy team psy? Ja jestem... Kurwa, tak szczerze, ja bym chciał mieć owczarka niemieckiego, takiego rasowego owczarka niemieckiego. Jakaś dobra pula genetyczna, mega inteligentny, taki wytresowany. To bym chciał mieć, nie? Ale no... Nie wezmę sobie psa, z którym nie będę miał czasu się opiekować, nie? Bo z owczarkiem i warto jest wyjść pobiegać, i warto jest na spacery chodzić i bardzo dużo więcej uwagi wymaga niż mały piesek. A jedną rzeczą jest, bo tym owszem możesz się zmotywować i chodzić na spacery przez 2 godziny, przez nie wiem, 3 miesiące, ale ty musisz mieć wizję tego, że będziesz to robił przez 15 lat, nie? Coś, ale jak Pasza Bajcac ma, on chyba ma długowocę, zresztą nie wiem, jakie on ma. Wiem chyba, że się Negev nazywa, bo to kojarzę. Nie pamiętam, jakie ma umaszczenie. No, coś takiego, no. No. Czy miałem kiedyś jakieś inne zwierzęta niż pies czy kot? Miałem papugi, kanarki, rybki, żółwia. Nigdy nie miałem żadnych chomików, królika, zająca. Tego nie miałem, bo moja mama mówiła, że mi nie kupi, czy że nam nie kupi, mi i siostrze, bo syfią. Więc no, miałem koty, psy, wiadomo, dużo miałem. Właśnie ptaki, rybki, żółwia, czy coś jeszcze miałem. Moja mama igłany miała. Ona ogólnie jakiś dużo jaszczurek miała, ale to jak ja już ze mnie mieszkałem, to miała kilka jaszczurek, 2 jej uciekły. Nikos jedną wypuścił, jak był mały. Bo ona była w takiej klatce, no ale moja mama czasem ją wypuszczała, żeby sobie chodziła. No, ale on ją wypuścił w momencie, jak było okno i ona spierdoliła i się zgubiła. No. Co z Nelikiem? Żyje se w Hiszpanii. Teraz się robi taka popularna, ale w ten sposób pomyślałem, że się odwdzięczę tym psom. No, no. Pamiętałem za dzieciaka ten film Głupi i Głupszy, oni mieli takiego samochodu psa, więc mówię, ale będzie zajebiście coś takiego. A jak tak Mika ten, to nie znaczy, że jest... że jakieś spięcie jest? ...go stworzyć. Jak tak migają? Teraz weźmy sobie karmę i... Ty byłaś influencerką i to dosyć mocną. Już wcześniej, na własną rękę, miałaś ten kanał Nacu, ja już cię z tamtych czasów pamiętam. A jednak postanowiłaś wejść do agencji, gdzie sporą część trzeba oddawać. Po co ci to było? Nie wolałaś kontynuować sama kariery? Wolałaś... Rozumiem, że to było trochę na zasadzie trampoliny, tak? Żeby przyspieszyć rozwój. Drugi raz też bym podjęła tą decyzję. Wtedy, kiedy Stuart do mnie napisał, wiesz, dla mnie Team X to naprawdę było coś fajnego. I uznałam to za po prostu szansę, za szansę. I wydaje mi się, że ją wykorzystałam. I nie żałuję. Fajnie się to wszystko potoczyło. No, dużo się nauczyłam. Wiesz, tak, nagrywałam na własną rękę, ale to ja wtedy studiowałam dziennie farmację. I dla mnie to też był taki, wiesz, krok z wyjścia w ogóle ze strefy komfortu. Ja wtedy się przeprowadziłam do Warszawy, rzuciłam studia. To było dla mnie takie wow, wiesz co, coś innego. Tak? No. Uh-huh. Po 3 latach. No farmacja na 5,5 roku. Ja rzuciłem na 4 roku, czy na 5 nawet. Więc żeby zdobyć pierwszy milion na YouTubie. A jeśli chodzi o finanse, to już zabezpieczasz sobie powoli przyszłość, bo często jest tak w tym świecie influencerów, że jest dużo takich twórców, że mają dobry czas, na przykład dobrych kilka lat, a później te zasięgi drastycznie spadają. A oni myślą, że to będzie trwało wiecznie i tym majątkiem szastają na tyle, wiesz, drogie fury i tak dalej, że później zostają z niczym. Czy ty jakoś myślisz już o przyszłości i zabezpieczasz, czy carpe diem? Nie, staram się myśleć o przyszłości, to prawda. Ja też nie jestem taką osobą, która na przykład lubi kupować sobie drogie rzeczy.
wiesz, jakby ja nie kupiłam sobie jeszcze drugiej torebki, ani takich innych. A buty za 4 koła ma. Jakichś gadżetów, które powodują, że jednak te konto coraz bardziej maleje. No i odkładam sobie i myślę, że wiesz, że chciałabym zainwestować może w jakieś mieszkanie kiedyś. A to nie jest tak, że za jedną walkę na Heiligu da się już kupić mieszkanie w Warszawie? Oj, mieszkania w Warszawie są bardzo drogie i cały czas drożeją. Jaka ty polityczna odpowiedzi mi dajesz. No ale da się chyba, nie? Kupić całkiem spoko mieszkanie. Nie, nie wydaje mi się chyba jeszcze. Nie wiem, w sumie. Powiem ci, że nie obczajałam jeszcze tak dokładnie tych ofert mieszkaniowych. Okej. Okay. No. Nie wiem, czy ciągnąłeś ten temat. Jakby ja znam stawki, nie? Oho, ty to w ogóle masz wszędzie informacje. No, tak to jest. Wszędzie masz jakichś krycików, tak? Ej, tak. Słuchaj, a ja jestem ciekawa jednego. No. Skąd miałeś te... pamiętasz Malediwy? No. A krycika się ma. No ale o, kurwa, właśnie! Dobrze, że poruszyłaś ten temat. No. Dużo właśnie tych, tak jak ten wyjazd z Malediwami. To była chyba jakaś pierwsza rzecz, którą dla was wyciągnąłem. Polecimy do państwa, które wylosujemy. Polecimy do tego państwa, które wylosujemy. Według mnie oni lecieli, wiedzieli gdzie lecą, tylko tyle razy tym kołem zakręcali, żeby im wylosowało te Malediwy. Co my tutaj mamy? Strony niniejsze oświadczają, że influencer odbędzie w dniach 13-12-23-12-2020 roku podróż na Malediwy. Już było wcześniej ukartowane, że to będą te Malediwy. Bo wiecie, jest pandemia. No to było to trochę oszukiwanie widzów, że o, ho, 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 losujemy, koło fortuny decyduje, a już było wszystko ogarnięte, że i tak lecicie na Malediwy. To nie jest trochę no, oszukiwanie tych małoletnich? No to było... No tak, no to słabo wyszło, no co? To się słabo wyszło, no po prostu słabo... Widzisz, słabo, że to wyciągnąłeś, bo tak to wiesz. Mieliby przynajmniej rozrywkę. No kurde, no wiadomo, że ciężko byłoby zorganizować, tym bardziej w czasach COVID-a, no nie? Tak po prostu, o, losujesz no tak, sobie kraj to... i sobie po prostu jedziesz. Wiadomo, że można było ale po prostu tak powiedzieć. Ale to po co tak ta szopka z losowania? No po co, no bo wiesz, no fajnie się wydawało, że możesz sobie wylosować na kole fortuny. Już drugi raz tego nie zrobiliśmy, no nie, takiego, takiego czegoś, więc no. Ale zdziwiliście słabo, się, co, że miałem kwity słabo na was? No ja się mega zdziwiłam, w sensie nie wiem skąd ty to miałeś. No, skąd ty to miałeś, co nie? Monika Kociołek. Tak. Nie, bo jakby... No, no, mów. A od kogo to było? W sensie, od kogo jakby, czyja była ta... Nie pamiętam, wiesz, bym musiała sprawdzić, bo już było dawno. Ten kwitek taki, no... Też nie sprzedam ci, nie? Informatora, ale bo kurde, wiesz, bo... No tak działa internet, nie? Że jednak czasami trzeba naciągać tą rzeczywistość, która jest w filmach. No to nieźle. Ja nigdy nie oszukałem nikogo. Trzeba się później gdzieś konsekwencjami. Tak. Że sobie wyciągnę. Czyli nowy tytuł. Natsu przyznaje się, że Team X... Oszukuje widzów. Wiesz co... Nie będę takiego dawał. Tamten poprzedni był lepszy. Co to był za tytuł? A na co chodzi z Team X? Straszny clickbait. Nie clickbait, bo prawda, nie? No ale wiesz... Clickbait to jest jakiś ściema. No chyba tam będzie bezpiecznie zrobić. Nie, git. Na początku się trochę przeraziłem tego wywiadu, jak tak zaczęłaś tam, że... No było czuć tą nieszczerość, nie? W tych pierwszych pytaniach. Nie, oczywiście nie, po prostu byłam lekko zestresowana. Okay. To nie była nieszczerość. Dzisiaj jestem źle odbierana, że jestem nieszczera, a ona jest zawsze szczera. Jestem po prostu mało ciekawą osobą. Jestem po prostu małą ciekawą osobą. Nie, ja na przykład uważam, że ty jesteś taką rzemieślniczką. Na przykład jakbym miał porównać, wiesz, Cristiano Ronaldo i Lewandowskiego. Oni, wiesz, i jeden zajebisty i drugi. Ale Cristiano Ronaldo to czysty talent, a Lewandowski to ciężka praca. I ty na przykład uważam, że jesteś, Lexi to jest talent, bo na pewno nie można jej zarzucić ciężkiej pracy, a ty jesteś ciężka praca. Nie? Że tak jak na przykład obserwuję te wszystkie ruchy, zobacz ile ty nawet z tej afery kamerkowej potrafiłaś kontentu zrobić, jakiś odcinek, ile zarobiłam na kamerkach. Uczę się twerkować. To też było jakby pokłosie tego filmu, że ja nagrałem, że słabo twerkuję. I wiesz, tą gąbeczkę wyciskałaś, tak samo na tym, na, jak byłaś na Heiligu, no to niektórzy twórcy zero odcinków, a ty jednak wiedziałaś, nie, no to jest dobry kontent, trzeba zrobić, jak trenuję, moje jakbyś tam, nie wiem, dzień przed walką, dzień po walce. I wiesz, ja właśnie uważam, że ty jesteś pracowita dziewucha i doszłaś do tego wszystkiego, no, pracą, a nie
tak porównując na przykład do Lexi, że ona to po prostu jakoś tak internetem błyskawicznie pokochał, od tak, nie? Ona tam błyskawicznie wszystko jej spadło. Prawda. A ty jednak tam... Nie powiem, że tyrasz, bo to nie jest ciężka praca, ale to wiesz, o co mi chodzi, nie? No tak. No i fajnie, kurwa, nawet cię pochwaliłem. Wow. A nie uważasz, że ludzie po prostu w internecie mówią, jak im leży, z kim mają lepszy kontakt, takie potem mają zdanie? W sensie mówisz trochę, że kolesiostwo? Znaczy na pewno coś takiego występuje. Ja się staram tego unikać jak mogę. Dlatego z nikim nie mam jakiegoś bliskiego kontaktu, takiego, że powiem, o, mój przyjaciel. To jest taki influencer, mój przyjaciel. To nie mam. No, możemy, bo... A co? Ale miła była rozmowa, czy jakaś stresująca? Nie wiem, w sumie było chyba okej. Chyba było okej, tak mi się wydaje. No to fajnie. On odwozi do domu? Dziękuję ci bardzo, że przyjęłaś zaproszenie. Powodzenia w rozwoju kariery, powodzenia z twoim teamem. Rozwijaj się, rośnij. Słuchaj, to tak samo. Dziękuję tak bardzo. Tak samo, rozwijaj się, rośnij. Gratulacje w ogóle miliona na spoko. Kanale. Fajnie, słuchaj. No. Nie, tak. No. Śledź dalej, trzymaj tam swoich, dokarmiaj kretów. Dobra. Myślę, że mamy to. Jeśli podobał Wam się nasz filmik, to koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, no i dajcie łapkę w górę i komentarz. To do zobaczenia, to bye!